Witam, tu Puma Kot GPS. 2 miesiące temu dostałem od firmy Esperanza takowe oto słuchawki do przetestowania i chciałem teraz po 2 miesiącach troszeczkę o nich opowiedzieć, może niedługo, ale krótko i powiem, czy warto, jak się sprawdzają. Są zapakowane w takie pudełeczko, dość eleganckie, schludne. Firma Esperanza, model Crow, czyli Wrona, kruk, albo jak to zwało, tak zwało. Pisze, że to niby hi-fi, kontrola dźwięku, mikrofon, model HX330, tak jak tutaj widzimy. Z tyłu oczywiście na obrazku wszystko jak najlepiej rozrysowane. Postać z gry, czyli że niby gamingowe. A więc wygląd czarno-czerwony, wykonanie jest bardzo schludne. Plastik dobrej jakości, tu jest niby pseudo skórka, ale to jakaś skaja, ale nitką przeszywane, bardzo dokładnie, elegancko. Przy uszach mięciutka poduszeczka, taka z gąbką podejrzewam w środeczku, ale bardzo miłe w dotyku i idealnie leży na głowie. Jest regulacja oczywiście na bardzo dużą głowę, naprawdę to chyba na niedźwiedzia. No chyba, że ktoś ma taką teściową z taką dużą głową. Mikrofon. Mikrofon oczywiście jest regulowany, jest z boku wyprofilowane, wszystko jest idealnie, czyli jak założymy na głowę, to bardzo dobrze słuchawki się miewają. Bardzo dobrze słychać, bardzo dobry dźwięk. Bardzo ładnie barwy przynosi, tak samo basy wyjątkowo ładnie. Nie spodziewałam się, że takie słuchawki mogą basy przynosić. Jest regulacja dźwięku na takim pokrętełku, na kabelku. Bardzo dobre rozwiązanie, bardzo czuło reguluje, można naprawdę sobie czułość bardzo dobrze wystawić. Jedyne zastrzeżenie do mikrofonu, który jest w tych słuchawkach, jest po prostu fatalny. Można go ewentualnie używać do grania i do komunikowania się ze swoimi kolegami, ale jakby ktoś chciał nagrywać przez ten mikrofon dźwięki albo nie wiem, filmiki jakieś, jakość dźwięku, żeby była z tego mikrofonu, to jest naprawdę przenoszenie barwy dźwięku, jakości, echa, tłumienia, filtrów, dramat. Ogólnie krótko mówiąc, słuchawki można już kupić w granicach 30 do 50 zł, w zależności od sprzedawcy. Naprawdę polecam. Można wydać pieniążki za te słuchawki i na pewno to będzie dużo lepszy wydatek niż na niektóre słuchawki z marketów, hipermarketów tak zwanych. Pozdrawiam, pamiętajcie lajkować, subujcie. Naprawdę warto, staram się dla Was, jak widać. Pozdrawiam.